Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl i mam zaszczyt zaprosić was na Let's Play. Zagrajmy w Crash of the Titans na PlayStation 2, ale gram na emulatorze PCSX2, ponieważ świetnie mi się ta gra emuluje, ponieważ jest ona jedną z najłatwiejszych gier, jeżeli chodzi o emulację emulatora PS2. No ale dobra. I z dniem dzisiejszym, kiedy widzicie ten filmik, a prawdopodobnie zgodnie z planem widzicie go 2 kwietnia, rozpoczynamy 4. i zarazem ostatni maraton Crasha Bandicoot. Ponieważ 5. maraton nie liczę za bardzo jako taki ostatni, ponieważ jest to no bonusowy maraton, gdzie przechodzimy po prostu Insane Trilogy. W końcu nadeszła ta chwila, że po długim czasie, tak na dobrą sprawę po 6 latach, skończę oficjalnie maraton Crasha na moim kanale i powiem wam szczerze, że jest mi z tego powodu przykro. Biorąc pod uwagę, że Crash jest moją ulubioną serią i jest to seria, którą po prostu uwielbiam powszechczasy. Ale dobra, może przejdźmy już od razu do ciekawostek, ponieważ tutaj jak widzicie jest demo. Takie demo, które nam pokazuje, co będzie dokładnie w gameplayu się działo, więc mamy już mały spoiler, jakkolwiek to brzmi. Więc przejdźmy do ciekawostek produkcyjnych, ponieważ są to takie ciekawostki, które oddzielam od ciekawostek gameplayowych, które będą w trakcie gameplayu, oraz od waszych ciekawostek, ponieważ daliście swoje komentarze pod pewnym filmikiem, o którym prosiłem, żebyście dali jeszcze od siebie jakieś ciekawostki, byśmy to razem, jako ja komentujący i wy jako oglądający, zrobili taki fajny let's play, gdzie wy również dajecie coś od siebie. Więc dobra. Wiedzieliście o tym, że początkowo Crash of the Titans miał nazywać się Crash Jacken? Nie będę tutaj oczywiście mówił, co znaczy Jacken na język polski, ale prawdopodobnie dam wam tutaj napis, ponieważ no jest to bardzo prymitywne słowo. Jest to pierwsza gra, w której Crash bez rękawiczek ujawnia, że ma czarne tatuaże z henny na rękach, prowadzące do przedramion. I ma dłoń w tym samym kolorze, co klatka piersiowa. To jest warte uwagi. Tutaj po raz kolejny demko leci, ale dobra, powiem wam jeszcze o ostatniej ciekawostce i możemy zacząć rozgrywkę. Jest to pierwsza gra Crasha Bandicoota na konsolach Nintendo Wii oraz Xbox 360. I jest to zarazem ostatnia gra wydana na Game Boy Advance. Nigdy nie została w zasadzie wydana wersja na PlayStation 3. Najprawdopodobniej z powodu ograniczeń czasowych i trudności sprzętowych konsoli, dlatego że PS3 jest dosyć, jakby to powiedzieć, ciężką konsolą, jeżeli chodzi o tego typu sprawy. Dobra, tutaj mi się udało zeskipować już demko oraz title screen, więc przejdźmy do synchronizacji. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Sorry, jeszcze raz, bo się troszeczkę zapomniałem. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Okej, jest wszystko git. Widescreen mamy włączony, oczywiście stereo również. Vibration mamy wyłączone, ponieważ nie lubię wibracji. W sumie nie tutaj chciałem wejść. A, tutaj możemy sobie chyba ogarnąć jasność gry. Myślę, że gra jest jak najbardziej ładnie rozjaśniona, więc nie ma tutaj co przeginać. Stwórzmy sobie, że tak powiem, save. Tutaj mamy ograniczenie do bodajże 5 liter, więc ja po prostu nazwę to POM. Tak jak to zwykle nazywałem w grach, gdzie można było max 3 literki do save'u wcisnąć. Oczywiście grę na hardzie będziemy sobie przechodzili, ponieważ dla mnie ta gra nie jest trudna, tak szczerze. Tutaj mamy mój save testowy, ponieważ sobie gierkę testowałem i emulator, jak to wszystko będzie chodzić, i chodzi to bardzo dobrze. No i co? Bez zbędnego przedłużania, rozpocznijmy zabawę. Episode 1. A new hop. Crash, help me get this gizmo working. At long last, the world will have a way to recycle butter. Hey, that was a good one. Okay, hand me the transpaloper. Okay, Haha,
The purple thingy. Up! Rocket! Is this thing on? Yeah? Ha-ha! I'm back, babies! Surrender to Cortex! Mika, sucker! Hey, genius, I can't actually hear you. I'm really far away, and I'm flying like a hovercraft or something. I will deal with them. I have been fighting evil for many centuries. What? You don't even got a body! I'm off to do bad things! Ta-ta! I'm just gonna stay here a while. Crash, to walk or run, simply move the left analog stick. To jump, press the X button. Press the X button again while in the air to perform a double jump. No dobra, no to jestem z wami z powrotem. No i co, przejdźmy może do fabuły tej gierki, bo jak widzieliście przed chwilą była cutscenka, na której, no siedziałem cicho, dlatego że kiedyś tam gadałem na cutscenkach w Let's Playach i niektórym to przeszkadzało, więc szanuję jakby to, że komuś może to przeszkadzać, dlatego stwierdziłem, że się wyciszę i prawdopodobnie też dodam polskie tłumaczenie, które będzie zapożyczone od Paploka, tak więc z góry od razu informuję, że nasze tłumaczenia mogą być podobne, jak nie takie same. Oczywiście link do tam Let's Playa Paploka będzie w opisie. Dobra, więc co tutaj się działo? Dzień jak co dzień na wyspie Wumpa, czyli mieliśmy tutaj, w sumie mamy Cruncha, który został zamrożony, Coco, Aku Aku oraz Crasha. No i oczywiście ten dzień musiał zostać zepsuty przez doktora Neocortex, który stwierdził, że przeszkodzi tutaj naszym bohaterom, jak to zwykle on. No i doszło do tego, że zaczął tutaj trochę zdradzać swój nikczemny plan, na jaki w końcu on wpadł. A mianowicie chce stworzyć armię mutantów, które będą jemu lojalne. I on, tak jak to w sumie ujął w cutscence, która była przed chwilą, będzie wykorzystywał Mojo, czyli te małe niebieskie kuleczki, które zbieramy, do budowy robota zwanego Dominatorem, który zmiażdży wyspę Wumpa oraz przejmie świat. Więc jako bohaterowie, a raczej jako Yamrai, który już przeżył tyle przygód, musimy stawić czoła Cortexowi po raz enty. Tutaj swoją drogą, jak widzicie, mamy kółko, które się nam wyświetla i kiedy wciśniemy kółko, to wchodzimy w interakcję z różnymi przedmiotami. I tutaj na przykład są drzwi. No. I jak słyszeliście, tam można było usłyszeć spuszczającą się toaletę, co oznacza, że Crash poszedł się załatwić. Tam już nie będę wnikał, czy zrobił jedynkę, czy dwójkę, bo mało mnie to obchodzi. Ale teraz taka ciekawostka związana z domkiem Coco. Nie wiem, czy wiecie, ale pierwotnie był planowany poziom w tym... W sensie, pierwotnie planowana była sekcja w domku Coco, ale została ona wycięta z niewiadomych przyczyn. I ogólnie też jest jedna ciekawostka związana tutaj blisko chatki Coco, mianowicie chyba właśnie, o, właśnie zbliżam się do tej flagi. Otóż ta flaga, którą widzicie tam, jest na niej łapka Crasha. To jest oczywiście nawiązanie do tego, że jest to parodia flagi kanadyjskiej, dlatego że studio Radical Entertainment, to jest z tego, co czytałem, kanadyjskie studio. Jest to też nawiązanie do pracownika, który właśnie pomagał przy tworzeniu tej gry, który pochodzi z Kanady. No i można też tutaj oczywiście dopowiedzieć, że taki Canadian guy jest, mieszka i pochodzi z Kanady.
O, tutaj mamy właśnie taki kamienny totem z łapką, który daje nam takie podpowiedzi gameplayowe. Crash. Press the square button to smash stuff and collect magical mojo. The more you collect, the more powerful you become. I tutaj Aku również od siebie coś dopowiedział. Tak swoją drogą jeszcze w cutscence mogliście zobaczyć, że Aku i Koko zostali porwani. No i teraz zadaniem Crasha będzie oczywiście ich uratować z rąk Cortexa. I teraz taka też ciekawostka gameplayowa. Pierwotnie to porwana miała zostać Pura i Baby T, ponieważ Crunch i Koko mieli mieć swój gameplay w Of The Titans, ale z jakiegoś powodu stwierdzili, że lepiej będzie jak Koko i Aku Aku zostaną porwani. Znaczy Aku Aku to jeszcze w stanie jestem zrozumieć, dlatego że no ciekawa rzecz się wydarzy jeszcze w tym poziomie, ponieważ tak uratujemy Aku Aku w tym poziomie. Tam niestety jednego Mojosa nie udało mi się zebrać, więc w sumie no nie będę za bardzo tracił czasu na tego Mojosa. Więc po prostu przejdźmy dalej. Ale podoba mi się w tej gierce przede wszystkim muzyka oraz sam wygląd tego poziomu. Na emulatorze po prostu to epicko wygląda, szczerze wam powiem. A teraz posłuchajcie sobie tej muzyki, ja się wyciszę. A wy sobie posłuchajcie muzyki, bo jest naprawdę warta do posłuchania. Jest to mój ulubiony soundtrack. Mimo że to jest pierwszy poziom, to jest to mój ulubiony soundtrack. A teraz lecimy z Koksem. No, i jestem już z wami z powrotem. Jak widzicie, przed chwilą pokonaliśmy dwóch minionków doktora Neo Cortex. Oni tam mają swoje jakieś imię, niestety ich imienia nie pamiętam za bardzo. Wiem, że jest dużo rodzajów tych minionków, tak więc na naszej drodze trochę ich spotkamy. A teraz przejdźmy do kolejnej podpowiedzi. Come on, Crash, jump with the X button, then press the X button again while in the air to do an air jump. Aha, jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, a warto ją tutaj wspomnieć, że mamy dwa systemy życiowe. Mamy pasek zdrowia, który jak widzicie w lewym górnym rogu, oraz życie, które możemy zebrać w trakcie poziomów. I obecnie mamy 3 życia, ale wiadomo, możemy ich mieć coraz więcej i myślę, że ładny tutaj wynik uda mi się wykręcić. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i mamy teraz pierwszą umiejętność. Jeżeli przytrzymamy 3 razy, że tak powiem, kwadrat, tak będziemy spamować, to Crash będzie teraz dodatkowo jeszcze kopniaki robił. Więc to jest też warte uwagi. Aha, i jest jeszcze jedna rzecz, której nie poruszyłem, mianowicie kontrolki, tak więc poczekajcie. Jak tylko tutaj wybiję te miniony, to zaraz tutaj wam przedstawię co i jak. Combo 12, no niestety nie udało mi się więcej zrobić, więc dobra, przejdźmy może do kontrolek. Tak więc X-em się skacze, kwadratem jak widzicie atakujemy pięścią, kółkiem to możemy wchodzić w interakcję i trójkątem możemy robić taki kopniak w zasadzie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o kontrolki. Na razie nic więcej nie mamy. I tak by the way, jest to pierwsza gra, w której Crash używa pięści. Bo pierwotnie to pierwszą grą miał być Crash Twinsanity, ale no niestety z jakiegoś powodu no okazuje się, że Twinsanity nie ma nie ma tego, że Crash może pięścią atakować. Więc no. W ogóle zastanawiałem się, co to są za roślinki, bo jakby nie widziałem nigdzie na Wikipedii, żeby były one jakoś specjalnie nazwane, więc atakujmy sobie po prostu te roślinki, które dają nam Mojosy. Ogólnie kiedy dosiądziemy się tytanów, ponieważ tak będziemy mogli tutaj tytanami sterować, albo mutantami, to będziemy mogli też niszczyć te roślinki.
I to naprawdę mega epicko wygląda. Tutaj pozwólcie, że sobie ominę tą podpowiedź, bo ta podpowiedź nam mówi o tym, żebyśmy się starali wybijać na tych grzybach, więc no. Ogólnie mam również wspomnienia z tą grą, które chcę wam teraz przedstawić, więc... Ogólnie, kiedy byłem mały, to mogę przyznać wam, że nie za bardzo mi się trochę podobał koncept tego Crasha, jakby... Byłem za bardzo przyzwyczajony do oryginalnej trylogii oraz do Twinsanity, do którego też muszę przyznać, że początkowo miałem sceptyczne podejście. Ale kiedy miałem już lat 12-13, to stwierdziłem, ej, to w sumie nie jest aż takie złe, w sumie te gry aż takie złe nie są, nie? I co jest zabawne, to nie pamiętam moich wspomnień, jeżeli chodzi o tę gierkę za młodu, kiedy miałem tam, nie wiem, lat 10. Ale natomiast pamiętam moje wspomnienia z roku 2014, kiedy to ja i mój ziomek taki dobry przechodziliśmy tę grę multiplayer na hardzie, ponieważ tak, kolejna ciekawostka jest taka, że w tę grę da się, jeżeli chodzi o fabułę, grać w tryb multiplayer. I po prostu, kiedy grasz w typ multiplayer z kolegą, no to możesz grać Crashem zwykłym, czyli tym, którego widzicie teraz, oraz Carbon Crashem, czyli takim białym Crashem. Tutaj postaram się wam zdjęcie pokazać, tak, żeby wam uzmysłowić, jak ten Carbon Crash wygląda. I do teraz mnie zastanawia, dlaczego on się Carbon nazywa, tak szczerze. Ale jeżeli chodzi o ten poziom, no to ja i mój znajomy nie mieliśmy żadnego problemu. Tak szczerze. No i tutaj Aku nam tłumaczy, że kiedy zbierzemy te mojo razy dwa, no to mamy tutaj razy dwa mojo. Jakkolwiek to brzmi, czyli po prostu możemy dwa razy więcej mojo zbierać niż zwykle. No i mamy teraz minigierkę, Mojo Madness. Musimy zabrać 5000 zielonych mojo w określonym czasie i wtedy dostaniemy laleczkę, którą będziemy zbierali. Bo tak robimy tę grę na 100%, więc zbieramy wszystko. I jest to bardzo prosta runda bonusowa. Nie miałem nigdy z nią żadnych problemów. I myślę, że w miarę szybko zostanie ona zaliczona. Jest bardzo prościutka. No, mówiłem, well done, udało się. Za dzieciaka to w sumie tych rund bonusowych nigdy nie przechodziłem jakoś tak szczerze, bo po prostu gnałem do przodu i już. Tutaj zawsze mam taką manię, że zawsze sprawdzam po lewej i po prawej stronie, czy czasem czegoś nie ma. Jak widzicie, po lewej nie ma, więc zobaczymy jeszcze prawą stronę. Ale raczej po prawej też nic nie ma. Tutaj się bardziej opyla chodzić, kiedy mamy tych tytanów, dlatego że jest takie, nie wiem jak to się nazywa, takie kółeczko, które jakby jest w stanie spowodować, że tytan wybuchnie, nie? I dostaniemy dzięki niemu mojosy i jest szansa, że może nawet życie wypaść, więc to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. I polecam każdemu robić coś takiego, czyli po prostu kiedy mamy tego tytana i chcemy się go pozbyć, po prostu polecam podejść do tego, nie wiem, berła, nie wiem jak to się szczerze nazywa, tego takiego mini portalu, który po wciśnięciu kółka wybuchnie i będziemy mogli zdobyć mojosy z tego, z tytana oraz życie, jeżeli się trafi. No i mamy kolejną lalkę, mojo, więc możemy sobie stąd iść już. No i tak właśnie są oznaczone rundy bonusowe, czyli takim pyłkiem niebieskim, który się unosi obok roślinki albo po prostu obok czegoś. I jest to warte uwagi, dlatego że te pyłki mogą gdzieś być też sekretnie schowane, dlatego radzę wam eksplorować poziomy tutaj, ponieważ możecie zgubić te rundy bonusowe. No i swoją drogą mamy czwarte życie, nice one. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony i nie pozostaje mi nic innego jak po prostu atakowanie teraz minionów, które stoją mi po prostu na drodze, bo mnie wkurzają. Z tego co wiem, to tutaj combo jest takie, że musimy chyba musimy chyba 15 combo zrobić, żeby mieć lalkę za kombosy, coś takiego.
Ale powiem wam szczerze, że Carbon Crush naprawdę bardzo ładnie wygląda. Bardzo mi się podoba ten biały Crush. I w ogóle mi się podoba ten wygląd tutaj postaci w tej gierce. No może poza Tiny Tigerem i poza... Szczerze, kto mi się tak jeszcze nie podoba? Tak trochę Aku Aku mi się nie podoba, tak szczerze, tak... On wygląda jakby to była taka maska pawianowa strasznie, taka morda pawianowa, wiecie o co chodzi? No i mamy teraz tutaj... to są spyboty, albo po prostu jak ja na to mówię, kible Cortexa. Bardzo prymitywne, ale okej. Albo jak to kiedyś żartobliwie mówiliśmy w naszych kręgach, to są kible Jima. Więc no. No i dobra, lecimy sobie kurde z koksem dalej. Ogólnie jest taka też jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o nazwę tego poziomu. Otóż A New Hope jest parodią tytułu, a raczej podtytułu tych Star Warsów. Bo nie wiem czy wiecie, ale Star Wars 4 również nazywa się A New Hope. Tak więc to jest taka ciekawostka warta uwagi, jeżeli chodzi o nazewnictwo, że tak powiem, tego epizodu. W zasadzie to jest epizod, a nie poziom. No i dostaliśmy nową umiejkę, czyli możemy robić teraz, jak widzicie, spin attack. Taki dosyć klasyczny spin attack. Jakkolwiek to brzmi. Przyznam, że trochę stresuję się przy nagrywaniu tego, bo chcę, żeby to wszystko jak najlepiej wyglądało, tak więc z góry przepraszam. No i dobra. Będziemy teraz walczyli z minionkami. Oj, kurde, nie uda mi się combo teraz zrobić. Ja pierdzielę. Trochę się przeliczyłem z tym. Dobra, ich jest więcej. Dobra, niech oni przejdą do takiej grupki. Wtedy ich pociśniemy spin attackiem. Dokładnie tak, o to mi chodziło. Mamy combo Kinga. Nice one. No i jak widzicie, tych minionów musimy co najmniej 65 pokonać, tak więc myślę, że jest to wykonalne, tak szczerze. Ja na pewno dam radę to zrobić. Thank you, Crash. My powers were useless against them. Dark magic is behind these creatures. Strange things are afoot. Uh-huh. Yes, I know I don't have feet. Let's just go already. Crash. I teraz, kiedy wciśniemy R1, to mamy taką blokadę. Czyli Aku Aku robi nam zatarczę teraz. No, czyli coś, co było w Crashach wcześniej. Ojej, taka chrypka mnie lekka wzięła. Tam, jak mogliśmy zobaczyć w trakcie cutscenki, pojawił się już nasz pierwszy tytan, który nazywa się Spike. I to jest właśnie między innymi tytan, który jest w stanie zniszczyć te krzaczki swoimi pazurami. Więc no, będzie bardzo ciekawie, że tak powiem. A i też kolejna ciekawostka. Możemy w tej gierce Crasha ubierać w różne kostiumy, więc spodziewajcie się, że Crash będzie przeze mnie non-stop ubierany. Bo skiny są naprawdę bardzo ładne. No to dawaj, Spike, lecimy sobie tutaj na pojedynek. Shaolin pojedynek mistrzów. Proste to było. No i okej, teraz już... jak to się na polski mówi? Osiedliśmy...
Tytana, więc możemy teraz ruszać dalej. Tu oczywiście te podpowiedzi ominę, dlatego że one mówią bardziej o tym, żebyśmy używali power-upów w celu... W celu sobie odblokowywania drogi, jeżeli chodzi o tytanów, tak więc myślę, że to możemy spokojnie ominąć. No i tutaj mamy teraz dwa wskaźniki w lewym górnym rogu. Fioletowy to jest wskaźnik power-up, który przed chwilą zużyłem, a zielony to jest HP naszego tytana, tak więc miejcie to na uwadze. I Uka nam tutaj blokuje dalej przejście, więc musimy tutaj wybić wszystko, co się da. I wszystkich w zasadzie. Proszę bardzo, tak jak mówiłem, Spike niszczy po prostu wszystkie te, właśnie krzaczory. Te roślinki. No, i tak oni zostali pociśnięci przez Power Up. Dzięki czemu odblokowało nam się tutaj przejście. Swoją drogą, przed chwilą zebrałem takie pomarańczowe coś. To pomarańczowe coś to jest taki mini power-up, który jest czasowy. I on jest w stanie wszystkich tytanów na hita wziąć. Czyli po prostu w momencie, kiedy Crash albo zaatakuje pięścią, albo kopnie, to będzie mógł później osiąść tytana. I to nie będzie musiał, nie wiem, mu tam 5 gwiazdek zabierać, co nie? Taka ciekawostka. Jejku, jak ja się cieszę, że nagrywam tę grę naprawdę, serio. Jestem zadowolony z tego powodu. Dobra, mamy wszystkie spyboty zniszczone. Teraz tylko osiądziemy drugiego spajka, bo uważam, że ekonomicznie to będzie wyglądało chociażby. Ja polecam wam coś takiego robić, czyli po prostu zaatakować tego drugiego tytana i tego, którego już powiedzmy wcześniej osiadliście, to po prostu zmienić na drugiego tytana. Ja tak zawsze robiłem i zawsze tak robię, dlatego że to jest moim zdaniem spoko taktyka. Tym bardziej, że z naszego poprzedniego możemy dużo mojosów zgarnąć. I kto wie, może jakieś życie. Kto wie, wszystko jest możliwe, moi drodzy, wszystko jest możliwe. Nic się tutaj za nami nie pojawia? 40 tysięcy, to jest nawet ładny wynik, powiem wam szczerze. A, dobra. To teraz zrobimy coś, co może mi się uda zrobić za pierwszym razem, a mianowicie... O, dobra. Teraz osiadamy tego. Okej.